Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Katowicach, lotnisko Muchowiec, na American Cars Mania. Po lewej stronie, jak widać, Peterbilt. Ciągnik siodłowy, amerykański, oryginalny. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się impreza trzydniowa. Tutaj lotnisko Muchowiec, Katowice. Przejdziemy i obejrzymy wszystko, co jest w ogóle dostępne. Ze mną jest Janusz Klimek z Kamienicy Polskiej. Tam po prawej stronie siedzą, są stanowiska, gdzie można usiąść i można coś zjeść. Ale przejdziemy na część najbardziej atrakcyjną, czyli od lewej do prawej. Jak widzicie, jest wielkim rozmachem ogromny teren. Impreza się dopiero rozpoczyna. Przypominam, American Cars Mania 21-23 czerwca 2024. Tu na wprost mamy dziewczyny, które wydają koszulki i tak dalej, sprzedają. Tutaj mamy stanowisko, bar Brodmir, BBQ i różne rzeczy, akcesoria, które możemy sobie tutaj nabyć. Kolektory wydechowe. Tak jest, kolektory, kolego, wydechowe, masz rację. Wszystko do samochodu, do silnika. Dzisiaj akurat upolowałem sobie ten moment, kiedy mogłem poświęcić swój czas i dotrzeć te 100 km od Kłobucka. I zobaczcie. Tutaj siedzi wizerunek Arniego Schwarzeneggera. Atrakcja oczywiście dla dzieci. O, tutaj mamy takiego pięknego potwora L82. Widzicie, jakie to cacko. Przejdziemy sobie dookoła. Tu jest tyle wozów, a dopiero się impreza rozpoczyna. Cały czas się ludzie zjeżdżają. Tak jest, ale zaraz, przyjacielu, nie możemy naraz wszystkiego pokazać, bo korwetta nas interesuje. Ta korwetta to jest wyjątkowy sprzęcior. To na tamte czasy 140 mil na godzinę. To będzie 200 km w automacie. Jest ogień, jest prawdziwy ogień, nie ma dwóch zdań. Teraz idziemy do następnej bryczki. 500 Ford Rancho. Piękny Ford. Elegancki. Tutaj oczywiście następny Ford. Tam się przepiszniemy. Proszę bardzo. Będziemy musieli obchodzić te samochody dookoła, bo tutaj się robi coraz bardziej ciasno. Mało tego, możecie sobie go kupić. Jedyne 119 tysięcy złotych, 73 rok, 5,75 litra. Ranchero, Ford Ranchero. Zobaczcie,
bo to jest kwintesencja i amerykańskiej motoryzacji. A tu mamy, czyżby to było z napędem elektrycznym, bo baterie widzę. Dobry, to, czy to mi się wydaje, że to jest napędem elektrycznym? No nie wiadomo. Mówię to z napędem elektrycznym? Hydro. No elektryk. Na hydro. Ale patent. Ale patent. Mówię, nawet maski nie wymieniano, żeby została oryginalna. Czy to nie jest nawet ogniwo wodorowe? Ogniwo wodorowe? No. A może i tak, bo no, to tak wygląda. Bo to nie wygląda na to. No ale to kurde właśnie... Masz rację, masz rację. To jeszcze raz wrócimy, bo tu kolega właśnie podpowiada, że to jest rzeczywiście... Ciśnienie jest poustawiane, są zegary. Ogniwo wodorowe. No to się kurde... Bryczka trafiła. No po prostu jest co podziwiać. Jest co podziwiać. Tutaj jest stoisko nowysilnik.pl. Tutaj się bawią właśnie, znają się na remontach silników różnych marek amerykańskich. Tutaj mamy nawet łódź. Nawet łódź w ofercie motorowej. I helikopter tam słyszymy. O, leci sobie helikopter. Mamy następne stoisko. Jeżeli chodzi o olej. Proszę bardzo. Jaki piękny wóz. Powiem wam, że troszeczkę mi jest gorąco, pod mi zalewa powoli oczy. Przeczytaj, ile cali mają te opony. Syl się, Jasiu. No ile? Proszę? Co ty opowiadasz? To jest 20. Trzymaj, ja to przeczytam, bo mnie patrz się tu w to. Przyjacielu, tu jest Pirelli, to jest raz i przyjacielu tutaj pisze po obwodzie. Proszę bardzo, R20. Kolega, no, kolega emeryt ma słaby wzrok, okulary ma niestety tylko i wyłącznie przeciwsłoneczne, nie te właściwe. Pisze wyraźnie 20 z tyłu. Przejdziemy sobie jeszcze dalej. Dobry, witam serdecznie. Signeda. Zobaczcie. Same piękne fury. Idziemy dalej. Tak jest, tak jest, tak jest. Proszę? To jest Mustang. Boże kochany, ty konia nie poznajesz? Jakie Ferrari? To jest Mustang. Ferrari, no to się normalnie jeszcze bardziej... Dzień dobry, witam serdecznie. Jakby pan swoją wypowiedź zaczął od początku, bo... Dobrze.
Chciałbym nawiązać do tego, dlaczego ten Mustang tu jest. Tak? On w dniu wczorajszym o godzinie 12 jeszcze był cały czerwony. Praca, czyli całe oklejenie, które wykonała firma MG Studio i Color Cars Kościana, skończyli o pierwszej w nocy dnia dzisiejszego pracę oklejenia tego samochodu. Dlatego on dzisiaj wygląda tak jak jest. Tylko i wyłącznie pod ten event specjalnie został oklejany foliami 3M. No i jesteśmy teraz właśnie na stoisku 3M foli samochodowej, także możemy prezentować tutaj właśnie tego Mustanga wersji El Capitan. A koszt takiego działania przy takiej powierzchni ile wynosi, tak orientacyjnie? Jeśli to miałaby być usługa wykonana już dla klienta, to koszt powinien zaczynać się od około 10 tysięcy złotych. Ale wtedy już jest cały samochód. Tak. Wtedy też to będzie praca zrobiona na troszeczkę lepszym standardzie, ponieważ no mówię, tu nas czas gonił. Mieliśmy to było troszeczkę na wariata, tak? 12 żeby... godzin, dlatego widzimy jeszcze w niektórych miejscach te czerwone przestrzenie i przeszkody tego samochodu. Jeśli to byłaby już robota taka dla klienta za pieniążki, to nie ma możliwości, żeby jakby jakikolwiek prześwit starego samochodu był widoczny z zewnątrz. No myśmy tego nie dostrzegli, że gdzieś czegoś brakuje. Widać, że tak by prawie z fabryki wyszedł. Tak, ale to jest... Amerykański wóz. Naprawdę bardzo policyjny. Warto wspomnieć to, że ta robota została wykonana w 12 godzin. To jest naprawdę bardzo dobry czas dla dwóch osób. Dwie osoby to kleiły, ten samochód. Może pan powiedzieć pokrótce technologię nakładania folii. W tej folii, tak. I czy są różne gatunki tej folii? Oczywiście, że tak. W tym przypadku mamy folię graficzną. Jest to folia, która z fabryki wyjechała, czy tam z drukarni wyjechała biała. Drukarnia nałożyła na to odpowiednie pigmenty i następnie zalaminowała ją. Zalaminowała, czyli mamy wybór, czy chcemy mieć powierzchnię w połysku, czy w macie. Tu zdecydowaliśmy się na wykończenie matowe i wtedy ogranicza nas naprawdę tylko i wyłącznie wyobraźnia. My możemy sobie nawet rysunek naszego dziecka przedstawić na takiej folii i jeździć z takim samochodem oklejonym. Są również folie, które mają stały jeden pojedynczy kolor. Są folie w połysku, są folie matowe, są folie również tak zwane kameleony, które pod względem promieni słonecznych zmieniają swój wygląd i wykończenie. To dosyć sporo, tak? Jeżeli chodzi o zmianę kolorów, czy... Możliwości to mamy bez liku. Możliwości i wariacji mamy naprawdę bez liku. Na tym zlocie naprawdę tutaj jest też kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt samochodów oklejonych foliami. Więc można je spotkać. No my właśnie prezentujemy w tym przypadku. Mam pytanie, czy macie w ofercie folie na szybę, które przyciemniają całkowicie, ale jak podjeżdża policja, to się robią przezroczyste? Niestety są folie fotochromatyczne zmieniające swój kolor pod względem UV, ale niestety proces fotochromizmu nie działa tak szybko, także schowamy szybę, wyjedziemy i będzie bezbarwne. Nie, właśnie mnie chodziło o to, że radiowóz, zmieniamy kolor szyby, jest przezroczysta. Może za kilka lat pojawią się coś pod impulsem elektrycznym, bo już są takie folie, które pod wpływem impulsu elektrycznego załamania światła układają się, tak. Kryształki. Ale jeszcze, żeby to było ciemnienie, to widziałem bardzo pojedyncze filmiki, ale wiadomo, pochodzenie azjatyckiego, czy to technologia się przyjmie, czy nie, to jeszcze tego nie wiem, bo wiadomo, folia musi też pewne atesty i normy spełnić. Ale jak znam życie, wy będziecie jednym z pierwszych, którzy to zastosują. Tak. Brand, który tutaj reprezentujemy, czyli 3M, no to faktycznie jest pionierem, jeśli chodzi o folie i materiały wszelkiego wykończenia, czy do zmiany koloru, czy architekt, czy do mebli, naprawdę tutaj jest wybór bez liku, a okleić można dosłownie wszystko, nawet ekspres do kawy. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas wyszedł, bo my za bardzo nie chcemy przeszkadzać, bo tam wszyscy upał jest, każdy się tego, ale to mi się chwali, że pan ja bym chciał każdemu, sam żeby siebie. Ludzie się dowiedzieli. To auto o godzinie 12 wczoraj było czerwone i to jest naprawdę ewenement, że tak szybko, bo normalnie zmiana koloru trwa 3 do 5 dni roboczych, tak, a tu po prostu było spięcie wszystkich mankietów i po prostu robota na całego, w dwie osoby. Bardzo dziękuję i życzymy sukcesów. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Kłaniamy się. No widzicie? Poczekaj, bo tu będziemy wracać. Na razie idziemy sobie w tą stronę. Jak dobrze pójdzie, to będziemy cały tydzień to marczyć za piwo. Zobaczymy, co tutaj jest i wrócimy w drugą stronę. Różne koszulki. Patrzę, co jeszcze tam mamy. Tam będą różne też i pokazy później. Teren jest oczywiście... Ja wiem, że mamy 5 rządków, Januszku, ale ja nie mogę chodzić szybko,
bo nie chcę, żeby mi się obraz źle układał. Przypominam, jesteśmy na zlocie American Cars Mania. Lotnisko Muchowiec. I tutaj, jak to się nazywa, zjechały się samochody produkcji amerykańskiej. Ale postaramy się... O, proszę bardzo, te radiowozy oryginalne. To one mi się zawsze podobały. Widzicie? Tainos Agentos. A tutaj mamy pompiaczka prawdopodobnie. Pompiaczka, który bardzo ładnie klekocze. Zobaczcie, to jest brama wjazdowa. I tutaj mamy dolot powietrza. Są w kolejce następci się zjeżdżają. Nie no, to jest uczta dla koneserów prawdziwej motoryzacji, nie jakiejś dziadowskiej z Unii Europejskiej, która na razie nas chce na elektryki, a potem na piechotę. Tak, to jest pierwszy element. Najpierw pozbawić ludzi całkowicie aut, potem tych bogatszych zmusić do elektryków i wszyscy na piechotę. Dzień dobry. Także nie musicie jechać do Stanów Zjednoczonych. W promieniu 100 km każdy ma samochód na tyle sprawny, że może dojechać. To paliwo go nie zeżre. Natomiast jest tutaj. Można każdego dotknąć, z każdym porozmawiać. Proszę bardzo. To są kurde bryczki. Pełne uzbrojenie. I don't speak. Okej. Dobra. Jak ktoś zna język angielski, możecie wejść w bajerkę. Super, super. Wow. Dobrze, idziemy dalej. Mówię, chcę jak najszybciej przejść ten ogromny plac. Bo pogoda jest niepewna. W każdej chwili może nam nawet grad spaść. Na razie są takie zapowiedzi. O Boże, tam jest sekcja, jak to się nazywa, wojskowa. My pójdziemy w drugą stronę. Albo wiesz co, przejdziemy dookoła. Bo wtedy będę miał cały czas ze światłem. A tak będzie pod światło, dobra. To idziemy w tą stronę. Zaraz pas tam chodzi, nie? No to zaraz tam będziemy. Ty, tam jest druga scena, ja pierdziel. Tutaj, proszę bardzo. Janusz taki by mi się przydał. Z uzbrojeniem. Taki by mi się przydał z uzbrojeniem. Przepiękny. Dzień dobry. Zostań żołnierzem. I bardzo słusznie. Dzisiaj mamy niespokojny czas.
a naprawdę potrzebujemy być przygotowani w razie nieszczęścia, które może nas spotkać. Proszę? Co to za marka? A to będzie, proszę pana, sowiecki patent, bo masz padam gwiazdę, sowiecki czołg. To jest czerwona gwiazda, to jest biała. A biała, to amerykański w takim wypadku. Ale to same, chyba z samego początku wojny, wiesz? Bo potem mieli następne. Także jest co oglądać. Jeszcze, żeby nie było tak strasznie gorąco. Stanowisko ogniowe. Tak jest, stanowisko ogniowe. Dobrze mówisz. Za murem, tak zwane za murem. No i jeepy. Jeepy. Tu jest wszędołaz. Nie no, Ameryka. Proszę bardzo, pół ciężarówka. Kamerek H2. Hamwi. Idziemy sobie tutaj, ciach, idziemy dalej. No impreza jest, wydarzenie jest rozległe. Tutaj będą wyścigi, są? Na 1/4 mili. Dyskoteka. Przypominam, jesteśmy na zlocie wozów amerykańskich American Cars Mania. Lotnisko Muchowiec. Impreza 3-dniowa. Dzisiaj się wszyscy zjeżdżają, więc się wybrałem w dniu dzisiejszym. To dzisiaj mam wolne. Potem, o widzicie tutaj Forda Shelby. Jutro będę w dwóch miejscach, może w trzech, nie wiem. No a potem w niedzielę Przegląd Ląd Orkiest Dętych w
Kłobucku u nas. Organizuje to Starostwo Powiatowe Kłobuck, gmina Kłobuck, czyli będzie dużo muzy. Dużo muzy. Powiem wam, naprawdę jest strasznie gorąco. A impreza się dopiero rozpoczyna. Widzicie? Tam jest tor na 1/4 mili i się próbują, ścigają. O, proszę bardzo, jedzie następny. Za moment sobie biedne chłodnice urwie. Tak niziutko ma przód. Motor Rock. Tutaj mamy fajne stanowiska, fajne gadżety. Możecie nabyć. Nabyć. Koszulki. Kubeczki. Rękawice. Portfele. Pod warunkiem, że się ma co do włożenia. Dzień dobry. Mówię, że tutaj można sobie nabyć portfele. Pod warunkiem, że się ma co do włożenia do tego portfela. Podobno portfel zaczyna bogactwo. Jak się nie ma portfela, to się nie ma pieniędzy. Kapelusze. Takie porządne, skórzane. Różne nalepki, naszywki. Bryloczki do kluczy. Idziemy dalej. Tutaj mamy bestie. Bestie. Bestia. No powiem wam, że jest mi tak kurczę gorąco, że naprawdę ledwo zipię. Teraz się przejdziemy. Przejdziemy się z drugiej strony. Tam pójdziemy, Jasiu, tylko tu załapiemy jeszcze na chwilę od tego czerwonego i pójdziemy w tamtą stronę. Plac jest ogromny. Pontiaczek śliczny. I tu mamy Humvee dwójeczkę. GTO. Przepiękny kolor. Przepiękny kolor. Proszę bardzo. Takie te fajne samochody są. Janusz, Unia Europejska nas za chwilę załatwi i nie będzie nawet zlotów. Nawet w ogóle nie będzie. Będziemy chodzić na nogach i to jeszcze
w miastach 15-minutowych celowo, żeby nie przemieszczać się, nie informować jeden drugiego. Na moment zablokują internet, tak, bo ludzie się skrzykują, a to trzeba ukrócić, bo się ludzie buntują, walczą z debilizmem. No taka jest Europa. Same warioty. Wszystko to jest wszelkie srule fon i inne, które nas niszczą. Tu widzę jeszcze autko nieodnowione, ale na pewno przyjdzie taki moment na tego pontiaczka. Tak, tak. Pontiaczek. Cały czas powiem wam, próbuję to jakoś wszystko przejść, ten plac, ale niestety jest on ogromny, samochodów jest multum, a one się dopiero zjeżdżają. Tu będzie 5 razy tyle pojazdów jutro, już o 16:00. Także jest co pooglądać, co podziwiać. I tutaj żeśmy doszli de facto do strefy gastronomicznej, której będziemy teraz odwiedzać, bo szkoda mi energii na ten moment. Za dużo samochodów, żeby skupiać się na tym. No bo jest, skoro impreza jest przewidziana na ponad 10 tysięcy osób, to tak na miękko na jeden dzień, to musi być zagwarantowany catering, żeby tych ludzi wykarmić. Oj. Zobaczcie, jak to przejść w ogóle. Przejdziemy jeszcze może. Kolejnym gościem, proszę Państwa, jest bardzo wyjątkowy człowiek, który potrafi z jednego drucika i gwoździa zrobić coś szczególnego, co ma 500 koni pod maską, bo jeszcze więcej. To jest osoba, która wyprzedza nas wszystkich, jeśli o kreatywność w garażu. A tu jest Maciek Szafrański, zapraszamy serdecznie. Proszę bardzo, zaczynamy od głównych. Witamy. Na 11:00, jak dobrze pamiętam, American Cars Money. Czym pan przyjechał, panie Przemysławie Szafrański? Słuchajcie, no, że skoro jest to amerykańska impreza, to zdecydowałem się przyjechać Renault Laguna trzeciej generacji, 2.0 turbo, benzyna. 1.9 auto dojechało i jest dobrze. Tam stoi taka piękna czerwona strzała o bardzo wyjątkowym wyglądzie. To jest samochód, który na pewno... Można nazwać samochodem?
Nie, ja używam zwrotu pojazd. Pojazd, to jest pojazd, który jest wyjątkowy. Jego historia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, bo takie pojazdy tylko i wyłącznie brały udział w wyścigach równoległych na 1/4 mili. I ostatnio w telewizji padł taki pomysł, żeby zrobić Amerykę w programie Duda kontra Szafrański. I Przemysław postanowił zrobić kawał prawdziwej Ameryki. Tak. Udało mu się 100%. Poczekaj, pamiętasz, jak to się zaczęło? Chłopaki, mam dla was taką wiadomość, że się posracie. Pamiętam, że się posracie. Adam, znaczy ja się nie posrałem. Czyli nie, spokojnie. I powiedział właśnie, nam powiedział tą informację, ale nikomu nic nie będzie mówić, bo jeszcze Adam, program leci, trzeba to zrobić, nikt nie może widzieć. A ja zapomniałem, kim pan jest w ogóle do mnie, ja nie znam pana było tak. Słuchajcie, no prawda jest taka, że to było tak, że padło hasło, robimy amerykańską motoryzację w Duda kontra Szafrański w TFN Turbo i pomny tego, że byłem na marsze kilku amerykańskich smaniach, ja wiedziałem, że my Amerykę mamy we krwi. Amerykańską motoryzację. Pamiętam, co tu było, jak auta tu jeżdżą. Tu jest cały przekrój Ameryki. Wszystkie pick-upy, oczywiście, że są. Sportowe auta są. Dragstery nie ma. I to był jeden Dragster. A co to za silnik jest, proszę powiedzieć, bo to o takich technicznych szczegółach. Tam na razie, to od razu zrobię też ogłoszenie parafialne za chwilę, ale tam na razie w tym pojeździe siedzi 5-litrowy Coyote z drugiej generacji samochodu Ford F-150. A propos, od razu szukam sponsora na przekucie tego silnika na 2000 koni. Jak ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w projekcie Coyote 2000, żeby to auto było w pierwszej dziesiątce najszybszych pojazdów, które ścigają się w Europie, to zapraszam do kontaktu. Tak właśnie, będę poszukiwał, ale tam jest 5-litrówka z 2007 roku. Na dzisiaj na Nitro dysponuje 580 koni, prawie 700 Nm. Startujemy? A na 1/4 mili? Nie ma tutaj niestety tak długiego toru, żeby to mogło się rozpędzić i zahamować. Ale potrzebuje to 1,5 metra, słuchajcie, żeby od zera dopędzić się na ćwierć mili. Przekraczając ćwierć mili ma około 250 na godzinę i zhamować się przy użyciu spadochronów i hamulcy, które są tylko z tyłu, potrzebuje między 1300 a 1500 metrów toru. Maczku, ale nie chcecie nic mówić. Dobrze, Mariusz. Nie, Adam. Odegrał się. Proszę państwa, Przemku, tam jest, z drugiej strony są ogródki działkowe. Jak wjedziesz między machewkę, to się nic nie stanie. No właśnie, boję się takiego RODO wjechać, wiesz, komuś przez rabatę z ogórkami przeciąć. A mi a może zamiast tego spadochronu pług założymy. To jest zaoraż. Tak, kotwicę. Oni by tu gadali, ale szykuje nam się piękna strefa, bo będziemy mieli dzisiaj mecz. Uwaga! Przemysław jest w specjalnej koszulce, bo dzisiaj jest mecz Polska. Tu jeszcze. Prawda, że dzisiaj jest mecz Polska Austria. Gramy w mistrzostwach Europy i dzisiaj ta strefa tu wygrodzona to będzie strefa kibica. Najbardziej zagorzałych kibiców polskiej reprezentacji. A na tym ekranie będzie można oglądać mecz. Tu będzie kibicować mecz i ta strefa ma hasło, które, zresztą możemy dla przykładu, skończyła pani. Pani, zapraszam, mogę na sekundę poprosić tu pod scenę. Jakie jest najbardziej nośne takie hasło, które każdy Polak zna i na całym dobre świecie bądź złe wydarzenie zawsze jest w stanie to z siebie wykrzyczeć? Jak brzmi takie krótkie hasło, są dwa wyrazy, jeden ma 5 liter, drugi ma 3 litery, kończy się na ci. Jaki to jest taki zwrot? Tylko proszę pełną formą. Polacy, nic się nie stało. Czy to ma 3 wyrazy i kończy się na ci? Ale mile kulturalnie, nie, słuchajcie. Ale to jest odpowiednik tutaj na plecach Maćka. Ta strefa będzie się nazywała. To będzie, prawda, i na optymizm, i na pesymizm strefa. Wejście do tej strefy, tam będzie otwarte. Tutaj są koszulki, przywiozłem 350 takich koszulek. Do strefy kibica. Zrobili cudowną strefę, kurwa mać, żebyśmy naprawdę, jak prawdziwi Polacy, potrafili to wykrzyczeć swoimi koszulkami, żebyśmy mieli zdjęcie z Amika Karcmani, gdzie 350 macie siedzi sobie i dopinguje. Ale to będziemy krzyczeli jak gola. Strzelimy czy stracimy? To właśnie jest uniwersalne, to jest dwutorowe hasło. To jest hasło uniwersalne dla naszego meczu, czyli będziemy się bawić i krzyczeć, niezależnie od tego, czy będzie gol strzelony czy stracony. Dokładnie, ja będę dirygował tymi okrzykami, ale hasło, żeby po prostu... Chodziło o to, żeby nie zapomnieć, jak mi to hasło, to patrzymy sobie na plecy siedzącego przed nami i czytamy sobie to hasło. Raczej jest to nieskomplikowany wyraz, proszę państwa, więc będzie dobrze. 350 koszulek tutaj leży, a co trzeba zrobić, żeby tę koszulkę założyć? Wrzucić tam do puchy, tu jest pucha taka szklana. Tak, jest. Od 30 zł w górę, pucha ma tą fajną funkcję, że nie wydaje reszty, więc jak wrzucicie 5 dych, to będzie 5 dych. I będziemy sobie tam, nie chcę tego nazwać zbierali, ale będziemy zbierać na cel, którego nie możemy w tej sekundzie zdradzić, bo czekamy na pismo z Ministerstwa Finansów, żeby się na to zgodzili.
Czyli proszę Państwa, robimy piękną strefę ci przed sceną. Ci Państwo, którzy chcą w tej koszulce oglądać mecz na największym tutaj w Katowicach Telewimie, zapraszamy do wejścia, koszuleczka będzie czekała, rozmiar dobierzemy, do puchy kasa i oglądamy wszyscy biało-czerwonych biało-czerwony. Mamy, można wziąć sobie leżaki, krzesełka, ławeczki, nawet zajumać tam ze strefy cateringu, stoły, żeby było z czym siedzieć. My zagadamy właściciela. Naprawdę, namawiam, nie ma problemu. Strefa kibica na Amerika Garsmania 2024, przynoście leżaczki, krzesełka, kocyki. Tutaj przed sceną będziemy oglądać mecz i Przemek będzie komentował, to będzie dobre. To będą dobre emocje. Następca Dariusza Szpakowskiego. Tak, tylko chudszy. Proszę Państwa, najlepsza strefa w Katowicach. Zapraszamy wszystkich na Lotnisko Buchowiec do strefy kibica na American Cardsmanie. Zawsze dojmuje mnie, jacy jesteście skromni, mówiąc, że tylko w Katowicach. W Polsce najlepsza strefa kibica. Otóż to, prawda, dokładnie. I nikt nie ma tak ładnie nazwanej strefy jak my. Właśnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Słuchajcie, dziękujemy i do zobaczenia na meczu. Tak? Dzień dobry, Amerykanie. A jeszcze jedna rzecz. Przemysław jest ze swoim dragsterem i ze swoim sprzętem na stoisku. Zaraz tutaj przy strefie kibica. Zapraszamy na stoisko Przemysława. Tak, i bardzo ważne, ustaliliśmy z ekipą Neo Tools Neogara, że każde 5 tysięcy sprzedaży świętujemy odpaleniem silnika. Proszę Państwa, zaraz odpalimy. Gdzie my odpalamy? Idziemy. Dobra. Dziękuję uprzejmie panie Przemysławie i Maćku. Maciek, dzięki. Zapraszamy naszego prowadzącego. Jest z nami Kuba, słuchajcie. Kuba jest z nami jest już dłuższego czasu, bardzo długiego. Projekt Las. Zapraszamy do oglądania profilu na Facebooku. Jak obejrzycie, bo mi wczoraj skakowali konto i nie masz konta. Nie masz Facebooka? Ale tak, poważnie. To ty powinieneś tutaj zniknąć. No, bo teraz wszystko w internecie całe życie. Dużo pracy, coś dziwne rzeczy się dzieją. Ludzie mają różne poczucie humoru. Nam też skakowali kiedyś konto. Ale Amerykan Kasmani, ile miesięcy nie mieliśmy konto? Ale strony projekt Last nadal na Facebooku jest. Oglądajcie Maćka. Może być Maciek i albo Kuba. Mogę być Maciek. Dzisiaj sam Maciek. Dzisiaj oglądajcie Kubę na Facebooku. Dzisiaj chcimy. Człowiek Last, człowiek z lasu. Dziękujemy jeszcze raz naszemu sponsorowi firmie America Cars Bartkowi. Dziękujemy Przemysławowi Szafrańskiemu za to, że jest z nami. Za pomysł tej przepięknej strefy kibica. Przy meczku ten dragster będzie odpalany tak jak Przemysław powiedział. Zapraszamy wszystkich, żeby tam przyjść. Usłyszycie na pewno, jak będzie odpalany. Proszę Państwa. Ale może odpalimy nagrodę? No to poczekajcie. Jeszcze odpalamy nagrodę. Nie no, bo trzeba pokazać. Słuchajcie, będzie odjeżdżał. Uwaga, uwaga. Leszko Moto TV. Słuchajcie, to jest super fajny gość. Poznaliśmy się. Jak się dogadaliśmy już z nagrodą naszą, która będzie na tegorocznej imprezie American Cardsmania, i Leszko już cały czas wrzucał na TikToka. Zobaczcie, jakie tam są relacje, jak on jeździ tym samochodem, palą gumę. A teraz odpalimy tą brykę, zobaczymy, jak ona brzmi. Pracuje jak zegarek szwajcarski, a raczej amerykański, bo jesteśmy na American Cardsmanie. Macie kluczyki do tego? Kluczyki są. Leszko, są kluczyki. Uwaga, uwaga. Odpal sprzęt, zobacz, jak to gada. Ta-tam, ta-tam. Chcesz mikrofon? Proszę Państwa, pod maską V857 Hemi RT samochód. Mikrofon potrzebny. O. Uwaga teraz, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Jakbyście chcieli pytać, czy mam kluczyki do tego samochodu, to kto ogląda mój kanał czysto przez przypadek, to wiecie, że ja mam kluczyki do wszystkich samochodów. Odpalamy nagrodę! Uwaga! Nagroda American Cardsmani 2024! Czas start. Czas start. Proszę Państwa, jak mruczy. V8 pod maską. Elektryk! To elektryczny! Poproszę tutaj kolegę, żeby nam pomógł. Proszę mikrofon. Gdzie jest główny prowadzący? Bartek, proszę do nagrody. Sponsor zaproszony jest. I to wszystko dzięki firmie America Cars. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was na stoisko, możecie do nas do America Cars zobaczyć ten samochód. Zewnątrz, wewnątrz dotknąć i przegazować. I przegazować, tak. Dobrze, słuchajcie, ale przez 3 dni tegorocznej edycji American Carsmania dzięki współpracy z Ford Polska mamy 4 Bronco. 4 Bronco do przetestowania. Zrobiliśmy tort offroadowy z tyłu całego placu na końcu naszej imprezy, gdzie jest Ford Polska, widać.
stoją cztery bronko, które możecie wejść, wsiąść i przejechać się po terenie, po górkach, do góry, na dół. Szkoda, że woda nie napadała nam, a może nawet i lepiej. Ale możecie przetestować w dziwnych, terenowych warunkach, zobaczyć, jak bronko sprawuje się w terenie. To jest super sprawa i dziękujemy Ford Polska za techniczne wsparcie naszej imprezy, za to, że jesteście z nami. O, to się dzieje na American Carsmanie, ale to tylko profesjonaliści, Leszko Moto TV. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy bardzo. Pozdro. Prosimy o pomoc, podniesienie. O właśnie, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, według programu prowadzący nasz gówno powie teraz tego. Teraz tak, powiem ci szczerze jeszcze, żeby nie pominąć innych sponsorów. Tak, też. Dokładnie. Uwaga, uwaga. Ford Polska, partner techniczny American Carsmania. America Cars, już mówiliście też, importer samochodów ze Stanów, sponsor nagrody głównej, która tutaj już odjeżdża. Miasto Katowice, które goście American Carsmania po raz drugi i chyba tutaj kolejny zapuścicie. Zobaczymy, co się będzie działo, ponieważ impreza się powiększa. Zobaczymy, czy zostaniemy w Katowicach. Ale lotnisko też się ma powiększyć. Lotnisko się powiększa, ale też jest jakaś propozycja z innych stron nadchodzi. CPK. Z innych stron nadchodzą propozycje i też nie wiemy, czy zostaniemy tutaj na kolejny rok American Carsmania 2025. Znak zapytania stawiamy. Oto moto, ogłoszenia motoryzacyjne. Tu jest taki namiot, tam jest masę różnych fajnych atrakcji, samochody. Ale tam stoi bardzo wyjątkowy pojazd. Mówisz o DeLoreanie? Czy DeLorean tam stoi pod namiotem oto. Zapraszamy, to jest samochód, który na pewno Państwo wiedzą z powrotu do przyszłości takiego filmu. Także tak można jest, oglądać. Powrót do przyszłości, jeżeli ktoś chce kupić DeLoreana, musi kupić je cztery, bo tak się często psują. Milwaukee, wysokiej klasy narzędzia. Tutaj widziałem taką wielką Showtrack Milwaukee jest tam zaraz przy America Cars. Tam jest konkursy i można zobaczyć, jaki super sprzęt ma firma Milwaukee. Jutro. Dokładnie, to Preventek, dystrybutor Milwaukee, lider nowoczesnych rozwiązań w zakresu ochrony pracy. Autoplac.pl, ogłoszenia motoryzacyjne za 0 zł, młodszy brat aplikacji Janosik. 3M, producent folii samochodowych i folie samochodowe.pl, dystrybutor 3M i lider aplikacji folii zabezpieczających auta. Zalecamy zabezpieczyć samochody folią 3M z tego względu, że później auto takie jest zabezpieczone przed złymi warunkami atmosferycznymi i naprawdę warto coś z tym zrobić. Słuchajcie, tutaj poszedł przewraz, tam idzie z dziewiątką i ma napis taki ciekawy, kto chce mieć taki ciekawy napis. Przemysł Hanański, Motosynteza, koszulki można tutaj nabyć u Przemka. Są koszulki, jest puszka i jest Przemek. Strefę kibica podczas meczu Polska-Austria. Dzisiaj oglądamy, jak Polska strzela gole. Gole. Ja dzisiaj tak przelecę jeszcze co przed nami, bo to oczywiście nie jest wszystko. Tutaj za chwilę mecz, ale przed meczem jeszcze, mniej więcej o 17.30 zobaczycie pierwszy w tej edycji pokaz lowriderów, lowrider show, nasz przyjaciel z Niemiec, który przyjechał samochodami fantastycznymi, tak, które podskakują w rytm muzyki. Low for show, ekipa z Niemiec, dokładnie spod Monachium, którzy są z nami już od wielu edycji i będą z nami, ponieważ to są również pasjonaci i cieszą się, że mogą być z nami na największej w Polsce imprezie amerykańskiej America Carsmania. Ale lowridery typowo są ze Stanów Zjednoczonych. No i typowo robią najlepsze konkretne show. Tak? I dlatego jest taki sposób, dlatego taki samochód jest też u nas, ponieważ jest kawałek Ameryki w Katowicach na lotnisku. I dlatego te samochody mogą się znaleźć. Stoisko firmy Lowrider Show jest po lewej stronie naszej sceny. Zapraszamy, można oglądać te piękne lowridery. I później, zaraz po tym, bo to będzie krótki pokaz, około 15-minutowy, będziemy mieli 10 minut i wtedy już wszyscy w tych pięknych koszulkach od Przemka Szafrańskiego, zajmiemy strefę, bo o 18 ruszy mecz, gdzie nasi piękni, wspaniali, uczesani w najlepszych zakładach fryzjerskich piłkarze wybiegną na boisko i będziemy kibicować, a zaraz po meczu będziemy, wiadomo, się cieszyć w rytmach muzyki, bo 20.30 do północy koncerty na żywo i to będzie BTK styl Bizu. Bizu, tak, Bizu. O 21.00 May American Rock i DJ Terminator będzie grał od 22.00 aż do północy. Albo do białego rana. I będziemy się bawić i będziemy się radować. Słuchajcie, oczywiście po wygranym meczu Polski. Warto wspomnieć też o rekordzie, jaki mamy właśnie w tym momencie. Mamy zgłoszonych
1200 ponad pojazdów. Ale już chyba już ponad 1200 posprawdzamy. Tak, słuchajcie, mamy 1200, mamy rekord już. Rekord, teraz, momencie, rekord w zeszłym roku. Dokładnie, pobijamy rekordy z pasji. A jest dopiero piątek. A w zeszłym roku ile było? 1001 było oficjalnie zarejestrowanych, ale było więcej, ponieważ część auto przyjechało niezarejestrowanych. Więc było ponad 1000, ale oficjalnie 1001 pojazdów. A już teraz mamy prawie 1300 pojazdów. 1200. Prawie 1300. A, dokładnie, prawie 1300 i jeszcze się zjeżdżają. Pamiętajcie, że to jest moment, gdzie niektórzy czekali na ostatnią sekundę, żeby dojechać do nas. Zaczynają weekend, przyjeżdżają pod bramę, rejestrują pojazdy, wjeżdżają na nasze drzewo. Mariusz, tak się teraz zastanawiam, bo jesteśmy troszkę wyżej niż wszyscy. Chyba w przyszłym roku, o ile byśmy zostali, te drzewa da się tam usunąć chyba, prawda, na American Garsmanie, żeby więcej aut. Jeśli zostaniemy w Katowicach, to jak najbardziej. Właśnie, drzewka usuniemy, tam też jest teren przygotowywany, widzę, że rekultywacja jest prowadzona, więc być może, jeśli okaże, że zostaniemy, powiększamy teren razy 2 albo 3. Albo 10. Może być. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Także już rekord jest pobity w tym momencie, ale na pewno będziemy na bieżąco informować Was, będziemy wrzucali na nasze social informacje, ile już jest zlotowiczów zgłoszonych, ilu przyjedzie do nas tymi samochodami. Dlatego warto przyjść do nas, zobaczyć naprawdę wyjątkowe samochody i poznać co najlepsze ich właścicieli. Warto też wspomnieć, że mamy jedyny w Polsce czołg i to jest czołg amerykański. To jest perełeczka, to jest historia II wojny światowej. Ten czołg był na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych. To jest jedyny polski czołg, czy jedyny polski czołg Sherman. Na pewno Państwo widzieli ten film. Tak się trzyma mikrofon. Na pewno Państwo widzieli ten czołg w filmach, które są z okresu II wojny światowej. Więc ten czołg Sherman jest po lewej stronie sceny w strefie militarnej. Ale tam oprócz czołgu Sherman są inne wyjątkowe pojazdy, które naprawdę budzą podziw. Adaś ciężarówki, Adaś, ja wiem, że jesteś tutaj gdzieś blisko. Dziękujemy Tobie za to, że przyciągnąłeś do nas te piękne ciężarówki, tego Maka, tego Petera, Peter Bilta, który stoi u nas przy scenie. Dzięki temu mogliśmy upiększyć naszą scenę, która będzie też, ta ciężarówka będzie oświetlona, bo zobaczycie to później. Adasiu, bardzo Ci dziękuję. Adasiu, dziękuję bardzo. Więcej tych ciężarówek, ale nie mógł więcej sprowadzić. Powiedział, że ma, chciał przeprowadzić 20 na rogu i w tym roku to jest pierwszy raz. Zobaczymy, co się będzie działo, za rok będzie więcej. Okej. Okay. Szanowni Państwo, ta ciężarówka w środku wygląda tak samo jak na zewnątrz, a nawet jest jeszcze lepiej. Tam się tam wchodzi w ja w promie kosmicznym tyle zegarów, naprawdę. Ja bym się pogubił, nie od którego zegar. Ja dzisiaj tam podszedłem do Adasia, widzę, patrzę, on zdejmuje buty, skarpetki i wchodzi na boso, bo wiesz, tam jest tak czysto. Jak w sali operacyjnej, wyjałowione wszystko w środku. Tak, pamiętajcie, koszulki u Przedka Szafrańskiego, tam możecie kupować z takim pięknym napisem kurde mola z tyłu i będziemy oglądać. Ojejku, koszulki z napisem ojejku są przed sceną. Zapraszam serdecznie i robimy największą w Polsce strefę kibica w wyjątkowych koszulkach. Wszystko największe na Ameryka Kasmania. Fajny jest ten samochód. Ja wiem, że on ma dużo tych samochodów i ty byś chciał wszystkie, żeby przyjechały, ale tu nie idziemy na ilość, idziemy na jakość też przede wszystkim. Ale to jest wyjątkowe auto, naprawdę. Amerykański stary zestaw musi być bogaty w chromy, ale tyle chromów to ja nie widziałem, powiem szczerze. To jest pasja, to są właśnie pasjonaci, którzy zjeżdżają się na naszą imprezę, cieszą się, że ktoś takie coś organizuje. I właśnie dzięki temu mogą pokazać te piękne pojazdy. I dlatego też serdecznie dziękujemy jeszcze raz i będziemy to mówili milion razy. Dziękujemy zlotowiczom, dziękujemy Wam, że przyjechaliście tutaj do Katowic na Ameryka Garsmanie, żeby się pochwalić i podzielić Waszą pasją. Naprawdę Wasze samochody są przepiękne. Widać w wielu przypadkach, że wkładacie serce w odrestaurowanie, w czyszczenie tych samochodów, dbacie o nie, ponieważ to jest dla Was drugie życie. Już nie wspomnę, co się dzieje z żoną, jak siedzicie w garażu, siedzicie pół dnia. Ale to już jest inna broszka. Także bardzo Wam dziękujemy za przybycie. Cieszymy się, że jesteście razem z nami tutaj w Katowicach i mam nadzieję, że w przyszłym roku pobijemy dzięki Wam znów rekord. Tak, Mariusz? Pobijemy, a czemu nie? Co to dla nas? Także bardzo Wam dziękujemy. Słuchajcie, dziękujemy, że jesteście. Impreza otwarta, czekamy na mecz. Bawcie się dobrze. Ameryka Garsmania 2024. I krzyczymy najgłośniej Polska Gola albo ojejku przed sceną. Nic się nie stało. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że wygramy. Polska Austria o godzinie 18. Zapraszamy na strefę kibica do nas pod scenę. Mecz live. I trzymamy kciuki za Polskę. Kciukasy. I powoli zapraszamy tutaj przed scenę jeszcze na Lowrider Show. Powoli możemy tutaj już przygotowywać się do tego pokazu. My tu jeszcze przyjdziemy za jakiś czas. My tu jeszcze przyjdziemy. Na razie dziękujemy bardzo. A my dziękujemy, że jesteście z nami. Obowiązki wzywają.
Tak. Trzymajcie się. A i słuchajcie, dużo pijcie wody. Mnóstwo wody, jest ciepło, więc ciepło. Trzeba nawadniać się, bo udar jest, tu jest moment. Nawadniajcie się, macham do przeuroczej macharki. Macharko, odmachuję cię. Zostawiam, bo zostawiam cię na scenie. Dziękuję, czekamy na Lowrider Show. Idziemy, przeszliśmy najpierw ten, nie, myśmy szli tamtą alejką, ale tutaj mamy, czekajcie sobie, tylko złożę nóżki, bo te nogi jak są za wysoko, to mnie ręka boli, ale teraz będzie dobrze. I teraz GMC, DeLorean, DeLorean, powrót do przyszłości. Tak wygląda powrót do przeszłości. Kolega, przyjaciel Janusz Klimek, który mi pomaga, który, jak to się nazywa, emerytem jest już od 2 lat. Swoje wypracował, znaczy wyleżał się. Wygląda jak Włoch. Nie mogę powiedzieć, że jest stanu wolnego, bo nie jest. Ale podobno w starym piecu diabeł pali. Oczywiście ten nie jest przerobiony na kosmiczne, ten tylko jest w oryginalnym silniku. Oryginał. Przejdziemy sobie tutaj, tutaj sobie przejdziemy. Robimy sobie szerszy kadr. Już. Jest ok. O, tu by się cisnęło niechcący. Tak jak teraz. A. Teraz zaczynamy następne przejście po przepięknych pojazdach. Muzeum Forda. Mobil. Tu jest, kurde, perełka. Ford Model T. Ford Model T. I tu mamy następnego przepięknego. Jakie cudo? Och, jak Janusz się pięknie prezentujesz przy tym samochodzie. Stań jak właściciel, oprzyj się. Potem się zrobi zrzut ekranu. Tak jest, będziesz miał fotkę. No i oświetlenie tutaj jest przemega, przebogate, ale to jeździło, to zapierdzielało. I następny. Ha! I lody, sprzedaje lody, bądź inne smaczne rzeczy. Na chwilę przejdziemy tutaj, bo odpalono tą rakietę.
fajny, fajny. Elegancki. Ale super, daje. Ale to jest tylko dla szczupłych. Ja już bym się... Nie wlazłem. Ja też nawet nie bym... Kurde, by trzeba było, nie wiem, rozcinać pojazd, żeby mnie wydobyć z tego. Ja się tutaj byś tam wszedł, ale ja to kurde, bardzo wąska dziura. Ale silnik. Podejść bliżej trochę, przyjacielu, do niego. Tak jak teraz, tak? Żebym cię miał. Elegancko. Super. Ciepły, co? Nagrzał się trochę. Nie za bardzo. Nie? Idziemy dalej, Januszku. Przypominam, jesteśmy na lotnisku Muchowiec na zlocie amerykańskich pojazdów American Cars Mania. Pogoda jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco, ale grożą nam tutaj deszcze, a nawet jakieś burze, a może nawet jakieś grady, nie daj Boże, czy tornado. Jest spore ryzyko nagłego załamania pogody. Na razie się udało. Jak długo, to nie wiem. Dzień dobry. Będziemy wracać w drugą stronę, to będziemy pokazywać prawą stronę. W razie się skupiamy na lewej stronie. Tutaj jest możliwość nabycia kibicowskich insygnii. Fajne, co? No, takie mi się zawsze podobały. Dodge Ram. A ja mam, mogę się pochwalić, w Suzuki Vitarze felgi od Dodge'a Rama 1500 stalówki. A tutaj mamy kolegę, który co drugi Amerykanin to kosmita.
Tu jest baran, baran, czyli mówiąc krótko, Dodge. I będziemy się, Jasiu, cofać tamtą stronę, żeby mieć światełko z tyłu. Idziemy, żeby nam nie świeciło po oczkach kamery. A za chwilę będzie wyjątkowa perełka, żółta. Szulbus. Proszę bardzo, oryginalny samochód do przewozu dzieci. Do dnia dzisiejszego takie pojazdy w Stanach wożą dzieci. A tu korwetta. Taką Bond jeździł. Dobry? Mówię, że taką Bond jeździł w jednym z odcinków. I następny. Cobra. Cobra znowu, o ile pamiętam, występowała w filmie właśnie niemieckim też Cobra, no nie? Nie tylko w tym filmie. A tu mamy Mustanga. Fajnie, maska jak jest otwarta, nad kole też jest dostępne, można naprawić z każdej strony, a nie kurde się męczyć. To akurat rozwiązanie, to szczerze powiedziawszy, powinno być wszędzie takie stosowane, żeby dostęp dla tych, którzy mają brzuch, był możliwy. Ja ze swoim brzuchem jestem w stanie sięgnąć w każde miejsce. O. Ale świece wymień. No ze świecami no nie można mieć wszystkiego. Ale za wyjątkiem świec to tu jest wszystko super. Ta korweta to potrafi się trzymać asfaltu. Czekaj, wyjdziemy sobie z drugiej strony, bo mamy tutaj przysłonięte. Nie możemy się przemieścić. Oj. Proszę. Cadillac Presleya. Fajny. Następny Chevrolet Cadillac. Panie, widzisz, musisz wziąć, załatwić przejażdżkę swojej żonie takim Cadillaciem i ona ci wszystko wybaczy. Jak miłość ci nie wybaczy, to Cadillac ci wybaczy. O kurczę, ale ciepło. Powiem wam, naprawdę jest ciepło.
Oj, aż mnie normalnie ręka zabolała tego stojaka. Tyle jest tutaj różnych propozycji. Tyle jest propozycji ciekawych. Uwaga, uwaga, dzieciaki do boku. Shake your ass. Proszę. Idziemy teraz pod scenę. Idziemy pod scenę. Ten miał pompki przecież. Robimy sobie. O! Zobaczcie, jak podskakuje. Skaczący wóz. Ten żółty to jest wariat. To jest wariat. Nawet jest podpisany, że to jest beast. Idziemy sobie tam. W cień. Wielkie brawa, słuchajcie, dla niej. Idziemy w cień. Bo się zaraz ugotujemy na twardo. O panie. Kablaszki nam się trochę podbijały, ale to chwileczkę się naprawi. To jest chwila, moment, no, góra. 40 minut. Godzin, półtorej. Dobra, sobie tutaj tak teraz stanie. Uważaj. Okej. Nie, to tak sobie. No problem, to normalnie. Welcome to Poland. Tu będzie dobrze. You want a mic? Mic is yours. Thank you first of all. Okay, so this is you know, this is a lowrider, yeah? Because you have to do a hole and put them down so we can go up there. Yes. Next udało się. Już jesteśmy. So, hello to Poland. Nowy show is back. Thanks again having us here. And we will fix the cables here. And then I guess it's okay. And as long as you can listen to my words, I guess the technique is working. And we have to take care next time. Okay? But it's the same like our cars, you always have to fix something, so this is for us regular stuff, and this time here, we work in Poland, we do a little bit of fixing stuff, okay? Thank you so much. So, it's okay, if you pull them on the back, if you only tow there. Okay. And
steps. Go left to lock the steering wheel so that there is no damage to the exit ports in front. And then you can think about it, maybe doing a little bit of load ride with us inside of the car, inside of the purple car. Tighten these straps. Very good. See if this is locked. Yes. So, two cars. We are from Germany. Maybe you know us. We are from Lower Bavaria. And the Lower Bavaria, for sure, all our cars are lowrider cars. And here is our 66 Oldtimer. As you can imagine, 66 years, 66, built in 66. And almost 60 years old. So this old lady is not the fastest dancer, as you can imagine, but it's a perfect car for doing a little low run, you know? So some guys of you can now sit inside of this car and try how it is when you get shaken around and doing some low rider stuff with this old lady here. And I swear, this old lady makes you scream. Okay, who are my drivers? I need two girls, two beautiful girls, please. And then we get two boys for sure inside of this car, okay? So I need two girls, please. You? Okay. And another one. And you are coming to me, okay? So. These are the girls. I need some applause, please. Ever sitting in a lowrider? Have you sitting in a lowrider before? Hi, friends from Germany. These are the girls. One in the front, please. One in the back, please. Okay. Sit in, feel comfortable. The purple interior is now looking even better when two beautiful ladies are inside. And now I need you boys. We need two boys, two men for these girls to dance with the old lady. You have to do some beautiful pictures. It's not allowed for you. You have to do some pictures. You and who else? Too young, too dangerous. You? Okay. So. Yeah, you can do that. Look at the beautiful ladies. Okay. You can check it out. So, I hope it's okay, you know? And also, you ever sitting in a lowrider before? No, okay? So, we have to prepare the car. It's a little bit dangerous, you know? So, a few information. Take your hands to the roof because it's getting shaky. Okay? Should I show you? So, one hand to the roof because it's getting a little bit shaky, I said, okay? So, I hope the people are okay with the interior, or? And I need some noise if you should stop this lady dancing. So, I need some noise for the beautiful lady, see them dancing! So, and now they are feeling comfortable, you know, they know how to ride. So, and how is it when a young couple is coming together in a car? First they start kissing, you have to start kiss, and then it gets starting bouncing. First kissing and then bouncing, you know, and then the bouncing takes a little bit longer, and then after 1 minute it's all finished. It's like in real life, you know? First kissing, 1 minute later, then it's done.
gadżet montowany w sex shopie. And not like you boys, the car can do this the whole day long, you know? The whole day long. No, that's not true. Also, the car is not the perfect dancer, you know? The technique inside is getting hot, the batteries are getting low, and then we need some time, and then we can do the next show. Okay? I need a big applause for the first guys here inside, sitting in the lowrider. Thank you, girls. Thank you, guys. Okay, I hope it was fun. Okay, that's the reason why we are here, to make the girls smile and show what these cars can do. So, the almost 16 years old car is done for now. And now we come to the 45-year-old Oldsmobile. It's a little bit difficult, it's a little bit different, because here in the truck is all the stuff that you need for doing real lowrider moves. We have here 4 hydraulic pumps and 12 batteries, so that every single wheel can be separately moved. And the other thing to the purple one is that this is a completely redone frame. All the axle parts are overworked, and if you see, I only do one move and the complete car wants to destroy itself. And it not only wants to destroy itself, it also wants to destroy the field here inside. Okay? And here is our car. We operate this car since 20 years. And in 20 years we have done several new parts on the back side, several new parts on the front side. Also the windscreen is special because it's a macaron. It's a kind of plastic and not a regular windscreen. And what can it do? It can jump. But only jumps if you make the noise, you know? Stop! Stop, 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 stop! This is your noise. But now I want to hear a big applause! And if there is the applause, then we do the moves. Should we try it again? Should we try it again? Yeah, it's the perfect ground for a lowrider, you know. Normally we need concrete. And if you want to see soccer, there's a problem today. First we have to watch the lowrider show, you know. Then it's a soccer game. Before we have not finished, they would not start, you know? I was talking to them, I swear, okay? And they only will start if this car shows what the car can do. And I promise it can move with all 4 feet off the ground. And as high as you can give the applause. Should we try? Once again, an applause for the car! Thank you for having us here. Enjoy the soccer match. Słuchajcie, teraz oglądamy mecz. Zapraszamy do strefy kibica, gdzie Przemek Szafrański ma też dla was koszulki, którą możecie w ogóle które przed pochodzi. Ja tobie przekażę mikrofon, żebyś powiedział what's going on. A, proszę. Oh, I have to sing? Do I have to sing? Przemek. No. Przemku.
I niesie polską reprezentację także do porażek, to to hasło wypisane na moich plecach możecie mieć taką koszulkę tam w roku. Rzucacie do puszki zbiórkowej od 30 zł w górę, pamiętacie, puszka reszty nie wydaje. Zakładacie piękną koszulkę i dopingujecie reprezentację Polski z hasłem, który dzisiaj poniesie się. I to będzie piękne, radosne, szczęśliwe. Będziemy uśmiechnięci. Za chwilę otworzymy tutaj to, żebyście mogli wejść tu do przodu. Zapraszamy was serdecznie. Zasiądźcie na tej przestrzeni, jak tylko pojazdy wyjadą albo nie wyjadą. Ale chodzi o to, żebyśmy trzymali kciuki. Bo mam do was jedno pytanie, które ciśnie mi Śląska. Kto wygra? Wybór jest bardzo prosty. Są dwie drużyny, ci gladiatorzy w futbolu, czyli Austriacy i nasze łajdaki, szmogaki także wybiegną na boisko i będziemy trzymać za nich kciuki, będziemy w nich wierzyć, będziemy wierzyli, że reprezentacja Polski znowu coś wspaniałego, wybitnego, genialnego pokaże, albo nie, ale najważniejsze jest to, żebyśmy tworzyli wspólnotę radości, uśmiechu, piłki nożnej i tego, żeby w nas ta radość i ten humor jak najbardziej trwały. Na chwilę jeszcze tylko minuta ciszy. Minuta ciszy znaczy wyłączenie wuwuzeli. Zdrowaca, sekretarza generalnego UEFA w latach 89-2000. Jak jest minuta ciszy po niemiecku? To będzie mecz 90 pełnych emocji i minut. No właśnie, słuchajcie, oddaję jednak głos zawodowcom, bo ich komentarze jest dużo bardziej spektakularny, dużo technicznej. Żaga wódca, jak widzimy, poprawił koszulkę, wsiadł w potowe czoło i za chwilę stajemy w pojedynku gladiatorów. Znaczy, gladiatorów niech im będzie, ale staniemy w pojedynku i zobaczymy. Dobra, to jeszcze tylko ostatni raz was zapytam. Kto wygra mecz? Entuzjazmu was nie ma. Rozumiem, że znacie jak możliwości, wiecie, jaki potencjał w nas drzemie stąd. Tak dosyć skumiony ten, ale dobra. Niechaj wygra lepszy. Spokój, doświadczenie gracza Bayern Monachu. Uspokojili trochę Austriacy. Na wolne pory zapce, trzeba uważać Austriacy, a szczególnie Bamberg, to są ci, którzy potrafią rozstrzygać nasze spotkania od pierwszych minut. Austriacy strzelali bramki w 3-5 meczów, w którym do spotkania z Francją potrzeba było 10 minut, żeby strzelić gol. Spokojnie, na brak pewności. Z wiarą rozpoczęli Polacy. A my sobie przejdziemy do Bednarka, ale po meczu nie będziemy oglądać. Już zajmą. Rozciągnięcie. Kolega.
emeryt odpocznie, a my sobie pospacerujemy. Tutaj każda strata będzie ryzykowna i każda strata będzie powodowała kontratak rywala. Zaczynamy od rzutu z autu. Ważny początek, aby piłkarze poczuli trochę tę atmosferę, poczuli tą piłkę między sobą, 2-3 podania. Wiem, że to nie jest łatwe, oni też zdają sobie doskonale z tego sprawę, ale to my potrzeba czasami kilku minut. Idziemy jeszcze tam, gdzie żeśmy nie byli, a jest to następna alejka. Piłkarze muszą poczuć raz jeszcze, tak jak z Holendrami, te momenty pewności, które poniosą ich do ciekawej, lepszej gry. Wycofał się na moment Baumgartner. To już Wene, często Austriacy wykorzystują lewą stronę. Zagranie na Arnautowicza, który pokazuje, że był faulowany, ale jest to całej akcji. Turecki arbiter, tam faulu nie było. A zbierać te piłki tutaj. Przepycha się tam Fidior, odważnie, z poświęceniem Zalewski, ale Austriacy utrzymali się przy piłce dobrze. Bardzo dobra, czysta interwencja Fidiora. Boksa, ale to jest trwanie. Ciężko jest się utrzymać przy piłce, ale o tym wycięcie. Patrzę, czy żeśmy tutaj byli, ale tutaj żeśmy byli. To jest następna alejka. I ocenę sytuacji stykowych, choć jakby ten moment, który Państwo też teraz oglądali, jak sędzia będzie to interpretował. Jeżeli szybko pokażę złotą kartkę, i będzie to nie. Jeszcze w tej alejce żeśmy nie byli. Rubikon. Przepiękny Rubikon. Jeep, a tutaj kurczę. Następna perełka. Cały czas się ludzie zjeżdżają. Tutaj na lotnisko Muchowiec, Katowice, na zlot pojazdów amerykańskich. Co to jest do kupienia? Ładnie zrobiony. Się sprzedam. Jaki fajny kamper. Amerykanie to mają wozy. Niestety zaraza, która rządzi Unią Europejską, wykończyła już motoryzację. Nie dość, że już lichą wcześniej europejską. Zobaczcie, jaki piękny sprzęt. Elegancki.
felgi. Te felgi są przepiękne. To jest naprawdę rozmiar. Ładnie jest przystrojony po amerykańsku, pięknie. Ładne, dopieszczone. Wszystkich sytuacji utrzymuje się przy piłce. A nie ma też takiego momentu, kiedy Dawidowicz na przykład mógłby go wyprzedzić, że to zadziała się na nasz zespół, wyprowadzając się przy okazji, kontra nie pozwala na to. Przejdę w tamtą stronę. Bo kolega Janusz Klimek biedny dycha i ogląda mecz. Wreszcie wiaterek troszeczkę powiał. Taki w miarę przyjemny. Zobaczymy na końcu, co z budkami. Jeszcze, że powiedziawszy, dzisiaj już jestem padnięty. Ja się zaraz stąd zbijam. Wypadałoby zobaczyć jak najwięcej. Pokazać wam. Zaczniemy sobie od lewej do prawej, przejdziemy cały plac. To jest, to będzie tylko 2 godziny materiału. Ta impreza dzisiaj się zaczęła o 16:00, będzie trwała przez 3 dni. Sobota, niedziela. Przez 3 dni będą wyścigi na 1/4 mili, występy, muzyka amerykańska. Także tutaj nie ma co narzekać. Fast foody, czyli jedzenie amerykańskie.
Mamy kurczacz, ten pad thai z kurczakiem, wieprzowiną, krewetkami, tofu. Tu mamy inne dania, ale powiem wam, w taki upał, szczerze powiedziawszy, ja tylko pragnę dotrzeć do domu, bo to naprawdę było wyzwanie w taki upał. Ledwo żyję. Mamy frytki, nie frytki, różne cuda. Tam mamy jeszcze następne. Pójdę jeszcze tutaj w tą stronę. No na pewno, jak pojedziecie w dwójkę, to oprócz wstępu, proszę sobie sprawdzić na stronie, to jeszcze trzeba sobie przeznaczyć na dzień, na posiłek, na osobę stówkę. I to tak bardzo skromnie, żeby nie umrzeć. Zapiekanka klasyczna 25 zł, a tak to wszystko inne. Więc tak 30-36 zł. Ale wybór jest ogromny, to nie ma dwóch zdań w ogóle. No i poczujecie się jak w Ameryce. Sam tu widzę możliwość przelotów helikopterem. Jako jedną z atrakcji. Ja nie patrzyłem w tamtą stronę, także spokojnie, spokojnie. Tutaj mamy, o, panie machają. Tu widzę, że mają jakieś te... Stripsy. Stripsy McDonald'sa. Dobrze, zapraszamy tutaj do budeczki. Do zobaczenia. Idziemy dalej. Stripsy, no tutaj jest, o, nawet macie łódko, dzień dobry, witam chłopaki. No tutaj widzę, że macie pozycję, którą ja osobiście preferuję, to jest chicken. Chicken. No same dobre rzeczy chłopaki mają, na Slama House. A skąd? Z jakiego kraju? From? Indie. Miło. Dobra, nie przeszkadzamy, idziemy. A! O, jak to fajnie wygląda. To jest skary, tak? No, kolor pasuje. Jakie ładne. Karę, no to tutaj macie wyżerkę. Fajną. Fajną wyżerkę macie. Dobra, idziemy dalej. O, przerwało się. Dzień dobry. Machnąłem, urwało się. Tak niechcący się zerwało, ale potem sobie naprawimy. Także jest wybór. No i oczywiście napoje. Napoje chłodzące. Na pewno są zimno oferowane. Ale jak to mówią, wiecie, że się nie prowadzi po pijoku. Więc należy być, o, tak trzeźwym jak ta pani, ten pan. I uśmiechnięci. Prawie bezalkoholowe mają. Mamy bezalkoholowe. O, widzicie, mają też bezalkoholowe.
polecać tylko bezalkoholowe. Do zobaczenia. No. No, widzicie. Kurczę, ciepło. Tak nie powiedziawszy. Tam mają te oponki, obarzanki. No. Pizze, margerity. Jest tego. Tyle, że każdego możecie nakarmić, zadowolić. Nikt tam nie będzie wybrzydzał. Smaków jest bardzo dużo. Pieczywa staropolskie. Jarmarki z tradycją. Jak polskie, to bardzo dobrze. Staropolskie tym bardziej. Tutaj są i napoje, bułeczki, ogóreczki, grzybki, zapiekanki. Dzień dobry. Zapiekanki. Kaczydychy. Zapiekanki. No proszę pana, inflacja. Ja, chyba tutaj galopuje. Nie, no wie pan, wszędzie na różnych imprezach byłem. No. Ostatnio, to kompletnie wszędzie, to nie ma tak, że tutaj jest. Nawet ja śmiem twierdzić, że tutaj nawet jest nie aż tak. Ja bo w zapraszam pana do Tarnowskich Gór na rynek. Najlepszy rynek z tych wszystkich śląskich miast. Duży rynek, lokale dookoła. Piwo kosztuje 8-9 zł. Takie fajne danie za 25 zł. Tak chcesz, panie, żeby was widzieć. Powiem panu tak, ja się urodziłem w Piekarach Śląskich, więc chętnie z panem porozmawiam, bo akurat może pan... Baran Zbigniew, nazywam się, prowadzę swoją stronę. Może pan w Piekarach Śląskich iść do Pragi, tam pan za 3 dychy kupi i na przykład chowę żygularz. To ma pan pełno, normalnie prawne, drugie danie, takie pełne z kajem, a nie zapiekankę, głowy pan wyrzuci, pan tego nie zje. A no, różnie. A oni różnie też płacą czynsze. Tak. Tutaj jak tutaj jednorazowe. No? Tak. Dlatego, tak to działa niestety. No ale mówię ogólnie, na imprezach wszędzie jest jednakowo, to tutaj... Zjemy, będzie nam smakować. No, jak... Jak to się mówi, że nie będziemy patrzeć na jak to się mówi, jak żołądek się... Bramka strzeli, nie? A, no to tak. Będzie wszystko, będą wszystko jedno. To może zdrużyć do piekarki. Dobra, to ja życzę, żebyśmy trafili jednak chociaż jeden, a najlepiej trzy. Teraz już dwa przynajmniej potrzebne, bo już przegrywałem. No dlatego mówię trzy. Od razu... Już przegrywałem dwa? Nie, trzy potrzebujemy my. My! My trzy. Jak na walkę głowy. Dobra, życzę panom smacznego. Pozdrawiam, do widzenia. Kurczę. No tak to jest. Każdy chce zarobić, a niestety czasy są ciężkie. Tak to wygląda, czasy są ciężkie. A wszystko będzie dzięki kochanej naszej zasranej Unii, będzie jeszcze drożej. Pamiętajcie, bezwzględnie. To nie, że tam jakiś jasnowidz jestem, tylko po prostu gaz, propan, butan w Polsce do końca roku przestanie istnieć z terenu wschodniego, tak, a jest go aż 50%. Więc nagle 50% zniknie gazu, propan, butan i propanu. Więc możecie zgadnąć, co będzie, co nie pamiętacie, co było z ekogroszkiem. 700 był, a potem było 3, kurczę, 700 i nawet 4700. No. Przez ile? Przez rok? Przez półtora? A do tego jeszcze oczywiście dojdzie, co najważniejsze, cena prądu. Co zapomnieliście, jak dostaliście w styczniu tamtego roku 2023 informację
proszę sobie odszukać. Tam była rozpiska, złoty 92, a potem 3 złote za kilowat. Nie opowiadajcie, że nie wiecie. Będzie tak, będzie. Także niestety naleje się nam, wam, 4 litery. Ale prawda jest taka, że Polacy za swoją głupotę muszą zapłacić. Wychodzi na to, że zasługują. Wiem o tym, że trzeba będzie to wywalczyć, wyszarpać, wybiegać, wymęczyć. Inicjatywa jest Austria. Już godzina 53. Nagrania. Kluczem może być to. Zobaczcie, ogromne ilości jedzenia. Oczywiście przygotowane na te hordy ludzi, którzy tu przybędą. Jeszcze dzisiaj po godzinie 20 będą baletowali do 24, a nawet 2 w nocy. A potem jutro będzie ogień. 2 dni super zabawy. Ten moment zaskoczenia, właśnie długie podanie, czy to słyszę, czy bardziej Radę Piotrowskiego, biegu Nikoli, tylko także na tym będę kończył powolutku to nagranie. Pozdrawiam organizatorów Cars Money, American Cars Money. O, tędy sobie wyjdziemy. I będę się zwijał, bo jutro mam 2 imprezy do odwiedzenia. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale postaram się. A potem mamy w niedzielę najważniejszą imprezę, czyli organizowane przez starostwo łobuckie powiatowy przegląd orkiestr dęty. Szansa na kontrę, Zieliński rozpoczyna, ale już szybciej Austria jest przed swoim polem karnym, rozciągnięcie do Frankowskiego. Zaczęliśmy samochodem, dostał piłkę, Piątek, i zakończymy samochodem, ale za krótko. Obecnie raptem Austriak. Ale brawo, brawo dla Zielińskiego, spokojnie rozprowadził tą akcję, też czeka na te 90% piłki, na 16-18 metrze. To jest zawodnik, który dysponuje dobrym uderzeniem z lewej i prawej nogi. No tutaj oczywiście strzał zblokowany, ale na takie sytuacje, na takie podania, na takie momenty też liczymy. Podniósł się Robert Lewandowski, czyżby to oznaczało, że zdecyduje się na rozgrzewkę